Tum, tury, ty, 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 ty. Słuchajcie, ten odcinek będzie super, dlatego że już sam temat jest super, bo odcinek będzie na temat całowania. A całowanie jest super. Będziemy mówić sobie, co zrobić, żeby te nasze pocałunki były właśnie takie super, a nie mniej super. I co robić, czego unikać, żeby te pocałunki właśnie nie były takie niefajne. Bo takie pocałunki również się zdarzają. Ale mam nadzieję, już nigdy więcej po tym odcinku. od kilku takich biologicznych ciekawostek na temat całowania i tego dlaczego w sumie to całowanie jest takie super. Słowo super będzie chyba słowem klucz tego odcinka. Pierwsza rzecz to jest to, że to w naszych ustach znajduje się największe stężenie receptorów nerwowych na całym naszym ciele. To znaczy, że to nasze usta są najbardziej unerwione i to właśnie dlatego jak usta dotykają drugich ust to jest nam tak super przyjemnie. Druga rzecz to jest kwestia hormonalna. Kiedy się całujemy, w naszym mózgu zachodzą pewne zmiany chemiczne. A mianowicie, pierwsza rzecz, wydziela się oksytocynka, czyli hormon miłości, hormon przywiązania do drugiego człowieka i dlatego czujemy się przyjemnie. Kolejna rzecz, to wydziela się również dopamina. Dopamina, czyli hormon nagrody. Czyli można powiedzieć, że to całowanie jest tak super przyjemne, bo dostajemy wówczas taki sygnał. No, właśnie przyjemności. To całowanie jest dla nas taką nagrodą, chcemy go coraz więcej. I element trzeci, właśnie, trzeci hormon, który się wówczas wytwarza, to serotonina. Serotonina, czyli hormon szczęścia, który bardzo skutecznie y, zmniejsza poziom kortyzolu w naszym organizmie, czyli hormonu stresu. Więc całowanie, abstrahując od tego wszystkiego, co wcześniej było powiedziane, jest również bardzo relaksujące. Czujemy się po prostu bardziej no, wyczylowani, w skrócie, jak się całujemy. Trzeci aspekt związany z całowaniem to jest kwestia feromonów. Wokół naszych ust i nosa to jest taki obszar, w którym wydzielamy bardzo dużo sebum czyli takiej tłustej substancji wydzielanej przez skórę. W niej znajdują się, słuchajcie, feromony. I jest taka teoria pewne badania wskazują na to, że w feromonach Ukryty jest taki, można powiedzieć, przekaźnik, który wskazuje właśnie na takie biologiczne dopasowanie osób ze sobą. I osoby, które ładnie sobie pachną, czyli jak się całują, to ten zapach drugiej osoby jest taki no, naturalny dla nas, wszystko jest super. Właśnie to dopasowanie świadczy również o tym dopasowaniu biologicznym, co do przyszłego potencjalnego posiadania potomstwa. Czyli. Osoby, które sobie wzajemnie dobrze pachną, dobrze smakują, to są osoby, których systemy immunologiczne, odpornościowe są różne, i dzięki temu ich potomstwo byłoby najbardziej zdrowe i najbardziej silne. Przejdziemy sobie teraz do takich kilku kwestii, można powiedzieć, nieco bardziej praktycznych związanych z całowaniem. I wpierdam takich w ogóle kilka wskazówek dla naszych tutaj młodziaczków na kanale. Osoby, które już mają większe doświadczenie w całowaniu, oglądajcie dalej, słuchajcie, ale warto tutaj do osób, które tym całowaniem może się stresują jeszcze, bo nigdy wcześniej właśnie z nikim się nie całowały, mam dla Was, słuchajcie, ważną wiadomość. Pierwsza jest taka, że to nie jest tak, że nie wiadomo co robić, tylko to jest naprawdę w człowieku tak zakodowane jest to tak intuicyjne na swój sposób, że naprawdę nic Was tam jakiegoś strasznego nie zaskoczy. I drugi news jest taki, to jest taki news w sumie pozytywny i negatywny, dwa w jednym. Bo słuchajcie, to nigdy nie mija ten stres. Czyli za każdym razem, kiedy później serio Wam się ktoś podoba, to całowanie i tak, niezależnie ile macie lat, i tak będzie Was stresowało. I to czekanie na ten pierwszy pocałunek z daną osobą zawsze będzie rodziło takie właśnie motylki, ścisk, stres, pocenie dłoni. To się nie zmienia, ale to jest też urok tego wszystkiego. Bo tak naprawdę wtedy zdajemy sobie sprawę, że no tak, no, że nam zależy, żeby tej osobie się podobać, i żeby było super, jeżeli chodzi o ten pierwszy pocałunek. Więc to jest takie, wiecie, coś dobrego i coś złego. Fajne jest to, że nawet w wieku 30-40-50 lat można się właśnie poczuć tak samo, zakochanym, można powiedzieć zauroczonym w jakiejś osobie. Jak właśnie wtedy w czasach podstawówki gimnazjum. Dokładnie tak samo to działa. Teraz chcę przejść do takich kilku kwestii, związanych już z sensu stricte operacyjnych. Bardzo się zastanawiam w ogóle, czy mówić na ten temat tutaj na kanale, bo też wiadomo, że słuchajcie, to nie jest tak, że jest jakaś jedna recepta co do tego, jak się całować, dlatego że upodobania są różne, tak? Różni ludzie się różnie całują i to też nie jest tak, że jeżeli ktoś na samym początku, jak się z nim całujesz, całuje się trochę inaczej. To jeżeli ludzie jakby zwracają uwagę na to, co robi druga osoba, to da się wypracować jakiś taki swój własny styl całowania. I no w przeszłości z moimi chłopakami, przeszłymi, można powiedzieć, że z każdym faktycznie całowało się trochę inaczej. To nie znaczy, że jeden był gorszy, jeden lepszy, czasami niestety tak bywało, ale generalnie rzecz biorąc, można powiedzieć, że istnieje bardzo dużo dobrych rozwiązań, jeżeli z tą osobą po prostu faktycznie staracie się siebie wzajemnie poczuć. Ale jest kilka rzeczy, które myślę, że z założenia najczęściej jednak są złe. I chciałabym to powiedzieć, bo tak sobie myślę, że nigdy tym facetom, bo to najczęściej jakby, no ja mówię z punktu widzenia dziewczyn, moich koleżanek, z którymi na ten temat rozbawiałyśmy, na temat tego, co lubimy, czego nie lubimy, a rozmawiałam na ten temat naprawdę, podejrzewam, że z dziesiątkami, jeżeli nawet nie więcej, e, dziewczyn i kobiet, więc słuchajcie, muszę Wam powiedzieć, to jest, myślę, że w ogóle działa to dwustronnie, ale wydaje mi się, że faceci mają większą tendencję, żeby to robić i z tym trzeba uważać, bo naprawdę nie każdy to lubi. Wydaje mi się, że jest takich kilka podstawowych błędów, których co najmniej na początku, póki nie wiadomo, jakie są preferencje drugiej osoby, to nie warto robić, bo to jest takie właśnie możemy wyjść na jakąś osobę, która się słabo całuje. Yy, więc pierwsza taka rzecz, która wydaje mi się, no, na pewno nieuniwersalna, to jest właśnie takie usztywnienie mocne języka. Taki język, który tak mocno atakuje. Nic w tym słuchajcie, dobrego nie ma. Panowie czasami tak mają. To nie jest miłe, to nie jest przyjemne. To właśnie to takie można powiedzieć elastyczne, leki, taki wiotki bardziej i subtelny język jest super. To nie znaczy, że ten pocałunek nigdy nie będzie intensywny, ale nie powinien być ten język usztywniony. Druga rzecz to jest kwestia głębokości, jak bardzo ten język tam sięga. Słuchajcie, no, to naprawdę trochę nie wiadomo, co wtedy zrobić, bo jak ktoś ten język tak wkłada, ale bardzo techniczny ten odcinek wygląda. No tak jest. Słuchajcie. Panowie słuchajcie, bo to jest ważne. Jak ten język wsadzacie tak mega bardzo głęboko, to druga osoba to praktycznie nie ma co, co w ogóle zrobić sama, i praktycznie tylko czeka, co wy tam wyrzeźbicie w tej, tej buzi. To jest strasznie dziwne, nic przyjemnego, i naprawdę no, nie ma druga osoba co robić. Trzecia rzecz, która jest ryzykowna, to jest zagryzanie, nie? To jest fajne, nie każdy to lubi, to jest fajne, ale kiedy jest takie bardzo delikatne, praktycznie jest to przesunięcie zębów, można powiedzieć, po wargach drugiej osoby, a nie jest to takie zasysanie czasami. Jeszcze czasami się kiedyś zdarzyło, właśnie, że ktoś miał jeszcze aparat na zębach i mnie tak zassał, To wręcz boli, czy jakieś takie mocne gryzienie. Ja myślę, że do niczego dobrego to nie prowadzi. Myślę, że może są sytuacje i osoby, które coś takiego lubią i wtedy to jest mile widziane, ale na pewno z tym trzeba na początku samym. Uważać. Pamiętajcie też, i to mówię już do i dziewczyn, i chłopaków, słuchajcie, że te pocałunki w ogóle nie są takie jednowymiarowe. To znaczy, no, zawsze jak myślimy o pocałunku, myślimy o ustach, ale to jest super rozczulające i przekazuje taką dużą czułość, szacunek, jakieś takie ciepło do osoby, kiedy niekoniecznie zawsze te pocałunki w ogóle to są pocałunki w usta. I na pewno. W szczególności ciało kobiece ma bardzo dużo takich fajnych w ogóle receptorów, właśnie mamy więcej takich jakby punktów, nasze ciało jest zdecydowanie bardziej wrażliwe. Więc takie pocałunki w czoło, w nos, w powieki, po policzkach, po prostu jak się drugą osobę całuje, takie drobne buziaczki przesuwane może w kierunku ust, to są takie naprawdę bardzo miłe, fajne przeżycia i też to jest takie bardzo duże wyczulenie na drugą stronę, na jej ciało i jakby w takim. Całowaniu można powiedzieć, że jest zawarty o wiele większy komunikat yy, niż tylko w takim całowaniu yy, po ustach. Fajne jest też takie całowanie, słuchajcie, po yy, tej zewnętrznej części dłoni. To nie jest tak, że jesteśmy tutaj od skulami i w ogóle takie czasy to minęły, kiedy kobieta się po dłoniach całowała. Nie, to jest zawsze urokliwe, szczególnie jak jesteśmy w takich miejscach, gdzie czasami może nie do końca wypada całować się po ustach jak na przykład w jakimś teatrze, czy na jakimś przyjęciu rodzinnym, czy nie zawsze wśród znajomych jakby jest to takie stosowne. Czasami tam są może właśnie takie osoby, które są teraz po świeżo porostaniach. No, myślę, że trzeba być tutaj bardzo wyczulonym też i, i nie serwować czasami właśnie takich może zbyt intymnych pocałunków przy innych ludziach, ale zawsze wypada wziąć swoją kobietę, za rękę, czy przy właśnie ludziach, czy jak jedziecie sobie samochodem gdzieś i pocałować ją w tą taką, tą część dłoni, ale również w tą wewnętrzną część dłoni tutaj po nadgastku. Bardzo fajne miejsce, w ogóle całe tutaj przed ramię jest bardzo czułe i wrażliwe, i do takich pocałunków oczywiście Was zachęcam. Oczywiście są też inne obszary szyjka, uszy, ale o tym na pewno doskonale wiecie. Ja chciałam przypomnieć o tych miejscach, które czasami myślę, że są niedoceniane, o których warto na pewno pamiętać. I teraz kwestia ostatnia, całowania, którą dzisiaj chciałam poruszyć, która według mnie w znacznym stopniu warunkuje, czy te pocałunki są super, czy nie. A mianowicie ta kwestia dotyczy tego, z kim się całujemy i na jakim etapie znajomości się całujemy. I czasami tak jest, że myślimy sobie, że to całowanie to może dużo znaczyć albo mało znaczyć, nie? I zdarzają się takie sytuacje, że jesteśmy... Klubie, na jakiejś imprezie, jest ktoś jeszcze kogoś, jeszcze kogo w ogóle nie znamy. No i tak się zdarza, że gadamy, gadamy, no i zaczynamy się całować. Powiem Wam, że ja kiedyś w przeszłości takie sytuacje, takie historie również miałam, więc nie mówi Wam tego jakaś osoba o przestarzałych poglądach, która jest nie wiem, od was o wiele starsza z innej epoki i tak dalej. Nie, 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 ja uwielbiam dobrą zabawę, uwielbiam szaleństwo, uwielbiam ludzi, zostało mi to absolutnie do dzisiaj. Ale y, im jestem starsza, y, co oczywiście zazmiałam, jakbym była z innej epoki. Ale prawda jest trochę taka, że z wiekiem zauważyłam jednak, że te takie pocałunki, które serwowałam sobie, czasami właśnie. Może nie zawsze, w ogóle nawet czasami zdarzało się, że no nawet nie do końca dobrze znałam tą osobę. Albo to była randka, gdzie nawet ta randka nie była fajna i trochę tak z grzeczności. Ktoś mnie zaczął całować i nie wiedziałam, jak skończyć to całowanie. I tak myślę sobie, dobra, to już się pocałuję, a potem zniknę i tam napiszę, że nic z tego nie będzie. Słuchajcie, te pocałunki, i to jest w ogóle najprawdziwsza prawda, to co teraz powiem, te pocałunki nie były super. Jasne, że jeżeli ktoś nam się w ogóle podoba, to ten pocałunek, niezależnie, jakby, czy to jest nasze pierwsze spotkanie, ile ze sobą się znamy, i tak może być przyjemny. To nie jest tak, że, że nam się na pewno wtedy przecież, nie wiem, trafi yy, ktoś, kto źle całuje. No i tak jakby ktoś może dobrze całować i tak może być przyjemnie. Ale wiem, jak zupełnie jakby inny jest poziom, inny jest wymiar tego całowania, jeżeli to jest osoba, którą już znamy. Jeżeli ten pocałunek jest w jakimś stopniu w ogóle wyczekany. To czekanie jest super. To nie jest w żaden stopniu staromodne. Tak naprawdę dzięki temu serwujemy sobie sami to, że właśnie ten pocałunek ma znaczyć coś więcej. I jasne, że to tak jest, że może znaczyć coś mniej albo więcej, ale ja na moment obecny sobie myślę, że ja chcę wybrać, żeby ten pocałunek znaczył coś więcej. Pocałowanie faktycznie jest super. I jako takie porównanie chciałabym Wam dać. To jest taki dziwny case, ale wymyślałam sobie takie, <taki> takie porównanie, właśnie, że. Można to porównać troszeczkę jak do takiej super dobrej wołowinki, słuchajcie, z jakiejś australijskiej krowy. I słuchajcie, dla mnie, na moment obecny, całowanie się z kimś, kogo dobrze jeszcze nie znam, z kim, no może nawet mi się podoba, ale z kim rozmawiam, nie wiem, trzy godziny dopiero. To jest właśnie trochę tak, jak skrojenie takiej wołowinki i dodanie jej do jakiegoś takiego gotowego lecza z słoika kupionego w biedronce. Przez to tak naprawdę ta wołowinka, mimo że nas serio super, nigdy tak naprawdę nie będzie nam tak smakowała. I yy, jaka ona cudowna by nie była, nie? Zawsze tak naprawdę ją w jakimś stopniu zepsujemy. I trochę tak jest też, że ten pierwszy pocałunek z daną osobą jest tylko jeden. I warto, żeby to było wyjątkowe. I też z drugiej strony, czyż nie byłoby fajnie, żeby ta druga osoba już w ogóle też wiedziała, z kim się całuje i żeby też na to w jakimś stopniu, w jakim stopniu chociaż poczekała. I jak ja sobie czasami myślę, że jest jakiś chłopak, który od razu chce się całować na pierwszej randce, to ja sobie tak myślę, że przecież on tak musi robić z każdą inną dziewczyną, która jeszcze w sumie dobrze nie zna, no, która jest miła, uśmiechnięta, fajnie się gada, podoba mu się z wyglądu, ale czyż to nie byłoby fajne, gdyby, gdyby ten pocałunek ze mną akurat znaczył dużo więcej, gdyby wiedział sobie, że Asia to jest taka, taka i taka i, i taka jest jej atmosfera i takie, takie są jej pierwiastki, które są związane i to lubi, to lubi i ona mi się strasznie podoba. Nie tylko z wyglądu, ale również te takie bebeszki, które tam w środku siedzą, które już miałem przyjemność poznać, jakby też również staną się taką fajną składową tego pocałunku. To jest w ogóle inny poziom, słuchajcie, naprawdę. I, i też wiem, jak to czekanie jest super. Jak już to się stanie, to już się to stanie i ten pierwszy pocałunek będzie już za nami, no. I jak wspominam najfajniejsze takie w ogóle pocałunki, które miałam, to to były pocałunki, na które czekałam, ja się nie mogłam doczekać, ja nie byłam pewna, czy ten chłopak to chce mnie pocałować, czy nie. Ja już po prostu się nie mogłam doczekać, kiedy to się wydarzy. I każde spotkanie szło się tak, wiecie, szykowało się, bo może to teraz. I były takie emocje i, i faktycznie tak się zdarzało, że te chwile były magiczne. I kiedyś to był jakiś taki fajny moment w ogóle podczas odprowadzania, że właśnie przedłużyć jeszcze to spotkanie, to był jakiś pocałunek w deszczu. Innym razem jakieś takie skradnięcie się w ogóle na wyjeździe do mojego pokoju, żeby tam na dobranoc dać ten taki pierwszy fajny pocałunek. No to, to są naprawdę magiczne chwile. Tych innych pocałunków nie pamiętam. Takich właśnie, które były zdecydowanie za szybko. I chyba nie chcę ich pamiętać, bo one były takie normalne, nie były wyczekane. A jak już tak czekamy, no to... no właśnie. No to one też wtedy jak są wyczekane, to są też potem zapamiętane. I takich właśnie fantastycznych pocałunków, na które warto czekać, z osobą, na którą warto czekać na ten pierwszy pocałunek, oczywiście Wam życzę. To nie jest żadne promowanie tutaj jakiejś sensu stricte powściągliwości, udawania, że ktoś nam się nie podoba. Nie, nie, nie. Ja tak naprawdę właśnie chciałabym Wam zaserwować najfantastyczniejsze pocałunki z tymi osobami, z którymi warto się całować. I z którymi mam nadzieję, mam nadzieję dzięki temu będzie jeszcze dużo, 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 dużo innych kolejnych właśnie Fantastycznych pocałun pocałunków nie tylko w ustach, ale też po łóżkach, czułkach, nadgarstkach, noskach i tak dalej. Buziakuję Was, kochani, bardzo serdecznie. Całuję! Dzisiejsze buziakuje to w ogóle ma inny wymiar w tym odcinku, także Buziakuję Was bardzo, 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 bardzo serdecznie. Oczywiście widzimy się na Facebooku, na Instagramie i tutaj na YouTubie już niedługo w kolejnym odcinku. Buziole!